Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Śląsk w czerwcu zwołał konferencję prasową. Nieoficjalnie mówiło się, że zostanie na niej zaprezentowany nowy szkoleniowiec. Kilka godzin później spotkanie z dziennikarzami zostało jednak odwołane. Zwołaliśmy konferencję, aby poinformować opinię publiczną, kibiców we Wrocławiu o bardzo miłym fakcie, który miał, jak się spodziewaliśmy, nastąpić. Z przyczyn niezależnych konferencja musiała zostać odwołana, bo zapowiadany gość, który miał te informacje podać, po prostu do Wrocławia nie dotarł. Miejmy nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zwołamy konferencję prasową po raz kolejny i ogłosimy, miejmy nadzieję, bardzo, ale to bardzo wielkie dla naszego klubu wydarzenie. Prace nad zakontraktowaniem szkoleniowca trwają. Na biurku zarządzającego klubem Michała Lizaka leży kilkadziesiąt ofert. Niektóre są rozważane, inne nie. Trwają rozmowy z co najmniej kilkoma trenerami z zagranicy i także Tomaszem Jankowskim. Tomasz Jankowski na pewno w Śląsku Wrocław zostanie. Czy w charakterze asystenta trenera, czy pierwszego szkoleniowca, to się jeszcze okaże. Rozmawiamy z trenerem Jankowskim, jesteśmy otwarci na wiele propozycji. Napływają do nas dziesiątki zgłoszeń trenerów z całej Europy, a nawet ze świata. Zobaczymy, kto tym szkoleniowcem zostanie, to jest jakby dla nas najważniejsze. Oprócz tego mamy już kilku zakontraktowanych polskich zawodników, którzy będą stanowić trzon, a w związku z tym, że przepisy w polskiej lidze stanowią, że musi być w składzie przynajmniej 6 Polaków, a 4, a 2 na parkiecie podczas 40-minutowego spotkania, dla nas to była podstawa i my tych Polaków już mamy. Są to wartościowi zawodnicy, którzy grali w zeszłym roku w pierwszej lidze, a być może będzie jeszcze ktoś z zewnątrz. Wrocławski klub będzie poszukiwać w tym roku liderów z zagranicy, których do tej pory na polskich parkietach jeszcze nie oglądaliśmy. Mogę powiedzieć, że na 85% w Śląsku zobaczymy obcokrajowców, którzy w Polsce jeszcze nie występowali. Będą to nowe postacie, które będą chciały poprzez grę w Śląsku Wrocław, poprzez grę w PLK wyrobić sobie nazwisko, wyrobić sobie renomę, ewentualnie po to, aby ewentualnie w przyszłości grać w lepszej lidze. A oprócz tego Polacy, których mamy obecnie w składzie, będą mogli się od nich uczyć. Takie kontraktowanie takich zawodników po prostu jest dużo bardziej korzystne dla naszego zespołu. Zawodnicy, którzy już kiedyś grali w PLK, albo się sprawdzili, albo nie, po pierwsze są drożsi, a po drugie wszyscy ich znają. Mamy nadzieję, że trafimy transferami tak, jak robiliśmy to do tej pory w drugiej albo w pierwszej lidze i że będzie naprawdę dobrze. Zakontraktowanie trenera i koszykarzy jest oczywiście ściśle związane z dopięciem budżetu. Na sezon 2013-2014 to ma nastąpić w najbliższych dniach. Nie ma zagrożenia, o czym informowali niektórzy dziennikarze, że Śląsk nie przejdzie weryfikacji w Tauron Basket Lidze. Negocjujemy z partnerami, szukamy sponsorów. Te osoby w biurze, które zajmowały się organizacją meczów albo prowadzeniem biura, mają wolne. Inni pracują chociażby z domu. Na pewno zdążymy. Pierwszy etap weryfikacji, który następuje 15 lipca, na pewno przejdziemy, a później już spokojnie z siedziby przy ulicy Mieszczańskiej będziemy się przygotować do nadchodzącego sezonu. A ten nowy sezon rozpocznie się dopiero w październiku. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl